centralny port komunikacyjny, lotnisko, jest projektowane na 40 milionów pasażerów. Lotnisko Okęcie w przyszłym roku na pewno przekroczy 20 milionów, więc to nie jest żadna jakaś duża skala. To jest inwestycja, która nie wymaga tak naprawdę środków budżetowych. I dzisiaj wiemy to na pewno, bo jest podpisana umowa z konsorcjum, które chce wyłożyć 49% i być mniejszościowym udziałowcem tego lotniska. I ja myślę, że głównym grzechem tego projektu jest to, że on jest upolityczniony, że ten projekt jest niedobry dla pewnej części sceny politycznej, ponieważ realizować go zaczął rząd, którego nie lubią, no i formacja polityczna, której po prostu nie lubią. Nie da się zbudować hubu lotniczego, rozpraszając potencjał, bo cała idea ruchu przesiadkowego, hubowego polega na możliwości przesiadki na jednym obiekcie. Pewnego rodzaju oczywistość. To jest oczywistość, która była oczywistością również w czasach minionego ustroju, bo przecież pomysł centralnego portu lotniczego to jest pomysł z lat 70. Tak, oczywiście, Okęcie, jak chodzi o ruch pasażerski, ruch cywilny, jest portem, który musi być zamknięty, żeby centralny port komunikacyjny, lotnisko, jest projektowane na 40 milionów pasażerów. Lotnisko Okęcie w przyszłym roku na pewno przekroczy 20 milionów, więc to nie jest żadna jakaś duża skala. Trudno mi sobie wyobrazić, że takie proeuropejskie formacje będą teraz dla zasady negowały projekt, który no, wpisuje się doskonale w wytyczne Komisji Europejskiej. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Ryciński, a to jest Polska Inaczej, gdzie rozmawiamy o sprawach ważnych dla polskiego transportu, urbanistyki, ochrony klimatu, energetyki, środowiska, ponad podziałami, ze wszystkimi. Dzisiaj rozmowa z Patrykiem Wildem, jednym z pomysłodawców Centralnego Portu Komunikacyjnego w obecnym kształcie. Zapraszam Was do wysłuchania. I zachęcam także do wysłuchania pozostałych odcinków tej serii. Kolekcję znajdziecie tutaj. Jest ze mną Patryk Wild, architekt, urbanista, samorządowiec, menedżer, radny sejmiku województwa dolnośląskiego, no ale też postać, która odegrała sporą rolę koncepcyjną w tworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jakby mógł Pan powiedzieć o swoim zaangażowaniu właśnie w projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo szczególnie jak się spojrzy na wiadomości z lat 2018-19, no to dużo tam różnych informacji na temat Pana się znajduje. Tak, dlatego że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, albo raczej obecny kształt tego projektu, bo tego typu pomysły były już wcześniej, wziął się z moich wcześniejszych prac i artykułów, między innymi na rynku kolejowym, o koniecznej przebudowie systemu kolejowego Polski. I też zintegrowaniu tego oczywiście z lotniskiem centralnym. Ten pomysł też nie jest nowy, to jest pomysł z lat 80., jakby rysowany przez co najmniej kilku specjalistów od planowania przestrzennego czy architektury. I ja ten projekt chyba w 2012 roku opisałem, jakie linie kolejowe należy zmodernizować i rozbudować, w jaki sposób rozbudować sieć kolejową Polski, bo Polska jest krajem, który tak naprawdę nie zbudował swojej infrastruktury kolejowej, tylko odziedziczył po peryferyjnych obszarach trzech państw, które na terenie obecnej Polski się znajdowały i miały właśnie swoje peryferyjne obszary. Natomiast jesteśmy w XXI wieku i nowoczesny system kolejowy to są oczywiście między innymi koleje szybkie, które na pewnych dystansach potrafią zastąpić transport lotniczy. Polska jest takim też specyficznym krajem o bardzo regularnym kształcie i odległościach pomiędzy
głównymi metropoliami, poza Szczecinem oczywiście, ale na poziomie 300 kilometrów, także to jest taki idealny dystans do transportu kolejowego. No a samo integrowanie lotniska z transportem kolejowym, właśnie z tym szybkim transportem kolejowym, ma głęboki sens, dlatego że pozwala ograniczyć te krótkie, najbardziej emisyjne, najbardziej nieefektywne pod względem właśnie emisji, pod względem jakby zużycia energii podróże lotnicze i zastąpić te podróże takie zasilające hub lotniczy, które najczęściej odbywają się właśnie transportem lotniczym. To przy odpowiedniej infrastrukturze można to zbudować w oparciu o transport kolejowy. A kształt Polski jest jeszcze o tyle ciekawy, że przy odpowiednim usytuowaniu tego lotniska, tego głównego lotniska, przynajmniej dla tych podróży dalekich, międzykontynentalnych, w zasadzie nie trzeba organizować specjalnego dowozu do lotniska, bo przy okazji wewnętrznych podróży pomiędzy miastami można to lotnisko obsłużyć, oczywiście o ile ono będzie w odpowiednim miejscu zlokalizowane, czyli w tym, gdzie ma właśnie powstać centralny port komunikacyjny, czyli na terenie gminy Baranów, na terenie, na którym będą się krzyżowały dwie główne magistrale kolejowe, czyli wschód-zachód i północ-południe, które były planowane też już od lat właściwie 70. z różnym przebiegiem, ale mniej więcej na terenie Baranowa one się miały krzyżować. No i też muszę dodać, że już po opracowaniu koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego Unia Europejska opracowała wytyczne dla transportu, dla nowej sieci TEN-T związane z polityką Zielonego Ładu. I mam wrażenie, że ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, mimo że nie powstawał w oparciu o te wytyczne, no to realizuje je w sposób nieporównywalny z żadnym chyba innym programem w krajach europejskich. Ale wracając do Centralnego Portu Komunikacyjnego, to moja rola polegała na tym, że w 2015 roku po zmianie rządu ja starałem się zainteresować tą tematyką koniecznej przebudowy układu kolejowego kraju różnych polityków. No i udało mi się z ówczesnym wicepremierem Gowinem na ten temat, Jarosławem Gowinem na ten temat porozmawiać. On mnie poprosił o to, czy to nie byłoby dla mnie kłopotliwe, jakbym zrobił taki opis krótki tej całej koncepcji na kartce A4 i wicepremier Gowin powiedział, że pójdzie z tym do premiera, znaczy do, no nie premiera, tylko szefa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, co zresztą rzeczywiście zrobił i chwilę później zapadły decyzje, a ponieważ tak akurat się złożyło, że osobą wydelegowaną do realizowania tego projektu był mój brat, no to w oczywisty sposób się w ten projekt zaangażowałem. Od razu zaznaczę, że pro publico bono, to znaczy nie byłem tam zatrudniony, ale rzeczywiście w opracowaniu koncepcji, przynajmniej tej części kolejowej, no to mój wkład był dosyć duży. Byłem szefem zespołu, który opracowywał tą część kolejową projektu. Następnie koncepcja przeszła już w fazę realizacji, no i do czasu rozstrzygnięcia właściwie wszystkich strategicznych kwestii związanych z rozbudową sieci, jej integracji z lotniskiem, wpływu na transport regionalny, tym tematem się zajmowałem, czyli gdzieś do początku 2021 roku. W oczywisty sposób nie jestem więc też obiektywnym recenzentem tego projektu, bo jest on w istotnym stopniu mojego współautorstwa. Znaczy, recenzentów mamy dzisiaj wielu i też z tej okazji się spotykamy, że ten manewr z
pójściem do ważnych polityków dzisiaj pewnie gdzieś no, trzeba powtarzać, bo było poparcie jednej ekipy. Teraz jest pytanie, co z poparciem kolejnej i między innymi z tej okazji ta rozmowa. I właśnie dlatego chciałem zacząć od tego, od tej szerszej genezy o strategicznym znaczeniu CPK dla Polski. Tak? Dzisiaj w tej dyskusji no jest ta narracja mówiona, że CPK jest wyłącznie projektem Prawa i Sprawiedliwości, że to jest projekt wyłącznie polityczny, tak? Znaczy ten projekt jest bardzo mocno się kojarzy z jedną stroną, no ale właśnie, jak pan wspominał, osadzenie już całej idei Centralnego Portu Lotniczego czy tych linii kolejowych no jest znacznie starsze. To jest pierwsza kwestia. No ale teraz właśnie pytanie, dlaczego, jakby pan miał bronić tej koncepcji, dlaczego warto ten projekt obronić z punktu widzenia takiej strategii Polski? Znaczy, dlaczego Polska potrzebuje tego projektu? Czy Polska przede wszystkim potrzebuje spójności transportowej, nie tylko w zakresie transportu samochodowego. Nikogo nie dziwi, że budujemy nowy system dróg ekspresowych i autostrad, bo to oczywiście było potrzebne. Mimo, że sam układ geometryczny dróg, który mieliśmy w 1989 roku po odzyskaniu niepodległości, to geometrycznie był prawidłowy, tylko te drogi nie miały odpowiedniego standardu. Z kolejami jest zupełnie inaczej. Geometryczny układ sieci kolejowej w Polsce nie odpowiada potrzebom transportowym, co jest oczywiście bardzo dużą szansą, jeżeli byśmy się zdecydowali na budowę nowych linii kolejowych w nowych standardach, czyli na prędkości na przykład 250 km na godzinę. Ponieważ dzisiaj pomiędzy Wrocławiem a Warszawą nie ma linii kolejowej żadnej, która miałaby prawidłowy geometryczny kształt, w związku z czym tak naprawdę nawet postulat jakiejś, nie wiem, modernizacji sieci nie wchodzi w grę, bo po prostu tej linii nie ma, trzeba ją... To od razu pytanie, jakby, czy do tego potrzebne jest lotnisko? Czy do tego potrzebne jest lotnisko, żeby zbudować linie kolejowe? Nie, ale lotnisko jest wartością dodaną i bardzo dużą wartością dodaną do tego projektu. To jest unikalna sytuacja, w której jesteśmy w stanie, no właśnie, zrealizować te główne wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące infrastruktury i jeszcze na tym świetnie, świetnie zarobić. Lotnisko CPK to jest projekt, który w przypadku zintegrowania go z koleją będzie miał bardzo dużo przewag nad innymi portami lotniczymi, na przykład ze względu na redukcję emisji przy całej tam podróży. Na przykład jeżeli ktoś będzie chciał z Wrocławia polecieć lotem międzykontynentalnym, no to dzisiaj może to oczywiście może wybrać się w taką podróż, ale za pośrednictwem któregoś z zagranicznych hubów i oczywiście z dolotem do tego hubu transportem lotniczym. W przypadku realizacji CPK będzie możliwość odbywania tego typu podróży z Polski, co bardzo poprawia tak zwane connectivity naszego kraju, które ma wpływ na jego atrakcyjność gospodarczą, ale jednocześnie ta podróż będzie dużo mniej emisyjna, czyli dużo tańsza, dlatego że dojazd do hubu zapewni nowoczesny pociąg, który jest dużo mniej emisyjnym środkiem transportu niż lot samolotem. I po drugie, tego typu port lotniczy to jest inwestycja, która nie wymaga tak naprawdę środków budżetowych. I dzisiaj wiemy to na pewno, bo jest podpisana umowa z konsorcjum, które chce wyłożyć 49% i być mniejszościowym udziałowcem tego lotniska, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo dochodowa inwestycja. Kilka lat temu dla CPK-u został zrobiony test prywatnego inwestora i on wykazał rentowność powyżej 9%. To jak chodzi o inwestycję infrastrukturalną, no to jest naprawdę bardzo wysoka stopa zwrotu. I oprócz tego, że sama inwestycja jest komercyjnie opłacalna, to ta inwestycja jest też bardzo opłacalna dla Polski jako kraju i to przynajmniej w kilku aspektach. Po pierwsze, no tak jak już mówiłem, wzrasta
connectivity, jeżeli do jakiegoś kraju da się bezpośrednio dolecieć z większości najważniejszych miejsc, bez przesiadek, no to to jest miejsce, gdzie można rozważać lokalizację do większej liczby inwestycji niż w obszarach, które są po prostu peryferyjne, gdzie tam trzeba się przesiadać i to i skomunikowanie jest gorsze. Ale po drugie, to budowa takiego lotniska hubowego daje olbrzymią szansę na ściągnięcie do Polski segmentu lotniczego cargo, bo dzisiaj większa część lotniczego cargo to są przewozy, które nazywają się belly cargo. Belly cargo to są przesyłki towarów, które podróżują w ładowniach samolotów pasażerskich, zwykłych samolotów pasażerskich pod tym pasażerskim pokładem. I w związku z tym, żeby tego typu cargo mogło się rozwijać, no to oczywiście musi być gęsta siatka połączeń pasażerskich. Lotnicze cargo... Dopytam jeszcze o to cargo, dlatego że no cargo generalnie bardziej lata w samolotach szerokokadłubowych niż wąskokadłubowych i teraz jakby to wymaga mocnej siatki międzykontynentalnej dużego przewoźnika. No i pytanie, na ile LOT jest takim podmiotem, szczególnie w kontekście no, tego, co się stało z przestrzenią powietrzną Rosji, tak? Znaczy, bo te plany jednak były przed wojną i czy te plany dotyczące cargo i LOT-u jako operatora międzykontynentalnego nie należałoby ich zrewidować? Nie, moim zdaniem nie należałoby ich zrewidować, bo sytuacja z wojną może potrwa jeszcze rok, dwa, może pięć, ale jest sytuacją no... taką ekstraordynaryjną i za jakiś czas sytuacja zapewne wróci do normy, ale nawet gdyby miała nie wrócić, to w Europie Środkowo-Wschodniej, którą zamieszkuje 160 milionów ludzi, jest potencjał na hub przesiadkowy lotniczy. I tak naprawdę pytanie jest, gdzie ten hub przesiadkowy będzie. Oczywiście hubem dla Europy Środkowej może być lotnisko we Frankfurcie. I jeżeli chodzi o transport cargo, to de facto nim jest. Ale istnieje po prostu geograficzne uzasadnienie, żeby na terenie Europy Środkowo-Wschodniej był fizycznie zlokalizowany hub lotniczy. I tylko Polska, ze względu na swój potencjał demograficzny, ze względu na posiadanie jednak mimo wszystko no niezupełnie małej spółki, jaką jest LOT, mówię o przewoźniku lotniczym, ze względu na swoje centralne, geograficzne położenie i też poziom rozwoju PKB, jest w stanie taki hub zbudować. I zrezygnowanie z tego to jest zmarnowanie potencjału, który mówimy tutaj o zyskach rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, tak? Mówię o zyskach dla całej gospodarki, dla całego kraju. Nie mówię oczywiście o zyskach samego lotniska, bo wrócę jeszcze do tego cargo. 1% mniej więcej towarów jest przewożonym cargo lotniczym, ale prawie 50%, 40 kilka procent wartości fraktów przewożonych to jest właśnie ten transport lotniczy, dlatego że samolotami przewozi się te produkty, które są po prostu najdroższe. Dlatego ten transport się opłaca, że jest po prostu bardzo, bardzo szybki. I produkty w Unii Europejskiej przywożone są clone w kraju, gdzie następuje po prostu odprawa, gdzie one są, no, gdzie one trafiają. Dzisiaj zyski z tego trafiają do gospodarki i do budżetu Niemiec, a mogłyby trafiać przynajmniej w zakresie państwa polskiego, ale uważam, że ten hub obsługiwałby też inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, mogłyby trafiać do budżetu Polski. I to nie jest żadna jakaś, nie wiem, teoria, tylko na ten temat został ostatnio opublikowany raport Ernst & Younga, znaczy EI. I no tam jasno jest pokazane, o jakich kwotach mówimy. Dlatego rezygnacja z części lotniskowej no jest po prostu nieracjonalna ekonomicznie. Polskie państwo nie musi do tego dołożyć nic. Nie musi do tego dokładać nic z budżetu, ponieważ można to sfinansować długiem
spółki, a jest prywatny inwestor, który jest inwestorem branżowym, ma wielkie doświadczenie i chce wyłożyć i mieć 49% udziału. Ale właśnie, No, w związku z tym. Bo to jest 49% udziałów, ale patrząc na jakby szacowaną wartość projektu, to jednak nie jest, to nie jest połowa wartości inwestycji, tak? I pojawiły się też takie No, głosy, myślę, że... że jednak jest to, jeżeli chodzi o samą wartość inwestycji lotniskowej, to jest. Oczywiście w samym CPK-u są też wydatki, które z lotniskiem nie mają wiele wspólnego, na przykład węzeł kolejowy, dworzec kolejowy, ta linia kolejowa, która przebiega, więc no, to jest zrozumiałe, że prywatny inwestor na takie rzeczy nie będzie chciał wykładać pieniędzy, tylko będzie chciał wykładać na część lotniskową i wydaje mi się, że no oczywiście umowy nie widziałem, tak, ale wydaje mi się, że to dokładnie tak jest, że jak chodzi o część lotniskową, to ten udział pokrywa te kwoty związane z lotniskiem, chociaż oczywiście cała inwestycja nawet w zakresie tylko węzła kolejowego i CPK-u jest oczywiście większa. Natomiast cały program CPK to przede wszystkim jest program rozwoju kolei w Polsce, bo bezwzględna większość wydatków dotyczy rozbudowy sieci kolejowej. I ta z kolei sieć kolejowa w bardzo dużym stopniu jest wpisana w europejskie korytarze transportowe. No i rezygnacja z tego byłaby już czymś też no takim trochę absurdalnym, bo to jest w strategii rozwoju transportu, jest wpisane do projektu rozporządzenia, które ma być przyjęte na początku przyszłego roku. Tutaj będzie to moje pytanie dotyczące właśnie szprych. Znaczy, dlaczego taki, a nie inny układ i jak te szprychy powstawały w ogóle? Znaczy, bo kilku moich rozmówców i też ja mam takie przekonanie, że o ile część projektów no to jest Y, to jest CMK Północ, to są inwestycje, które planowano od wielu lat, no to dyskusja na temat szprychy, na przykład numer 3 tego odcinka Ostrołęka-Giżycko, czy są odcinki no, we wschodniej części Polski, znaczy tam no, wielu komentatorów mówi, że po prostu te odcinki się nie bronią, tak? I pytanie jakby, jak można ocenić szprychy jako całość i czy nie należałoby jednak tutaj dokonać pewnych ponownych analiz? No, analizy są akurat wykonywane, bo jest pasażerski model transportowy, który dotyczy całości kraju. Natomiast założeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego tego programu było doprowadzenie do obsługi dobrej jakości transportem kolejowym wszystkich obszarów Polski. Wszystkich obszarów Polski, to znaczy, że również tych obszarów, gdzie populacja jest mniejsza i gdzie wiadomo, że te połączenia powinny być dotowane. Ale wszystkie połączenia szprychowe wynikają ze zdiagnozowanych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju problemów i zdiagnozowanych, bo w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przewidywała pewne nowe linie kolejowe, ale przewidywała również takie ogólne stwierdzenia, że tu należy w danym obszarze doprowadzić do poprawy dostępności transportowej. W związku z czym szprychy CPK w większości dotyczą projektów, które były wcześniej, lub dotyczą projektów, gdzie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju były stwierdzone no właśnie deficyty i konieczność zwiększania dostępności transportowej. Jeżeli pyta pan o szprychę do Giżycka, no to też zwrócę uwagę, że to jest bardzo ważny z punktu widzenia militarnego korytarz transportowy, ponieważ on prowadzi bezpośrednio w kierunku przesmyku suwalskiego, a jeżeli spojrzeć na mapę Polski kolejową, to akurat tam prowadziły dwie dwutorowe linie kolejowe, jedna przez Olsztyn, druga przez Białystok i jedna jednotorowa z Ostrołęki przez Chorzele, jak dobrze pamiętam. No, w każdym razie to jest linia, to jest powiązanie, które ma no, duże znaczenie militarne. Mówił pan o szprychach na wschodzie Polski, ale nie wiem, o którą chodzi. Podejrzewam, że chodzi o przedłużenie przez Zamość do Bełżca i do granicy Tak.
z Ukrainą. Połączenie do Sanoka. Aha, znaczy, bo to ja tylko skończę, jeżeli chodzi o ten Tomaszów Lubelski Zamość, no to 65 kilometrów dalej jest milionowe miasto Lwów, które w sposób oczywisty też powinno być w przyszłości skomunikowane. Zresztą Ukraińcy zadeklarowali, że do końca przyszłego roku przebudują na sieć normalnotorową połączenie od granicy do Lwowa. Więc to jest takie oczywiste, że jeżeli jest przy granicy milionowe miasto, historycznie zresztą z Polską bardzo związane, to należy to w rozwoju sieci przewidywać. Natomiast jeżeli chodzi o te odcinki do Sanoka, to są relatywnie, tam są dwa relatywnie krótkie odcinki, chociaż oczywiście prawdopodobnie dosyć drogie, które bardzo poprawiają skomunikowanie województwa podkarpackiego. Czy one się obronią ekonomicznie? No to będzie wynikało ze studium wykonalności, ale jeżeli nawet te odcinki, bo mówimy o fragmentach już znajdujących się z punktu widzenia Polski za ostatnim miastem wojewódzkim, czyli za Rzeszowem, i one miały służyć do po prostu skomunikowania tych peryferyjnych obszarów, też bardzo atrakcyjnych turystycznie, ale gdyby ten fragment akurat nie został wykonany, to projekt CPK jako całość, program CPK jako całość byłby tylko troszeczkę bardziej ułomny, tak? Więc to jest oczywiście dyskusyjne. Natomiast jeżeli chodzi o te podstawowe szprychy, no to one realizują po prostu zdiagnozowane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, przypomnę, uchwalone jeszcze za czasów poprzedniego rządu, potrzeby. No to skąd się biorą te wszystkie głosy o megalomanii CPK-u? Jakby pan odpierał te argumenty? Trochę już o tym było, ale no, cały czas są kwestionowane po prostu te prognozy, na podstawie których CPK jest projektowany. No, sam pasażerski model transportowy, no, co prawda już jakby tak głęboko niektórzy nie wchodzą w krytyce, natomiast no, też krytykowane są po prostu pewne założenia prognostyczne. Znaczy, czy pan uważa, że jakby te wszystkie założenia cały czas się bronią mimo pandemii, mimo zmian, które zachodzą na świecie, czy jednak coś tutaj względem pierwotnych wizji należałoby zmienić? Znaczy ja też właściwie uważam, że niektóre wartości w modelu transportowym są niedoszacowane, ale niedoszacowane, a nie przeszacowane, dlatego że polityka Unii Europejskiej dąży już w tej chwili bardzo otwarcie do obciążenia transportu drogowego, transportu samochodowego pełnymi kosztami zewnętrznymi tego transportu, co oznacza, że transport drogowy, w szczególności indywidualny, będzie znacznie droższy, co spowoduje przekierowanie znacznie większego strumienia pasażerów, niż jest dzisiaj szacowany w prognozach na podstawie no, dzisiejszych zachowań konsumenckich, właśnie z transportu indywidualnego na transport zbiorowy, jakim jest kolej. I w tym kontekście uważam, że prognozy mogą być trochę nieprawidłowe, ale są po prostu niedoszacowane. To znaczy w przypadku budowy tak atrakcyjnego systemu i jeszcze dodatkowego pogorszenia atrakcyjności transportu drogowego, który dzisiaj po prostu nie jest obciążany ani kosztami emisji, ani kosztami zewnętrznymi funkcjonowania tego transportu, to w przypadku tej większej równowagi w obciążeniach i fiskalnych, i nie tylko, atrakcyjność transportu kolejowego jeszcze wzrośnie. Natomiast co się tyczy samego modelu transportowego, no to on jest przygotowany przez fachowców. To trochę ja bardzo cenię krytykę, tylko krytyka nie może polegać na tym, że ktoś mówi, że jemu się wydaje, że ten model ma błędy, ale ich po prostu nie wskazuje. Ja zastanawiałem się nad w ogóle metodyką badania potoków pasażerskich w Polsce i powiem, że pewnie też mógłbym dołożyć swoją krytykę do tej metodyki, bo ona na przykład nie zawiera w ogóle podróży turystycznych. A przecież chociażby te linie, o które pan pytał na południe od Rzeszowa,
prawdopodobnie będą miały dość duże obłożenie turystyczne, gdyby powstały. W związku z czym, a tego się w modelach transportowych co do zasady, bo taka właśnie jest metodyka, nie uwzględnia tych podróży albo uwzględnia marginalnie. Ostatnio w przestrzeni publicznej pan Maciej Lasek powiedział coś takiego, że zrobimy to taniej, wykorzystamy lotniska w Łodzi, w Modlinie, Okęcie, rozbudujemy i lotnisko w Radomiu i w zasadzie to wystarczy. Jak się pan zapatruje na te głosy, że to można zrobić taniej, że nie trzeba budować tak kosztownych linii kolejowych, że wystarczy wykorzystać porty regionalne i tak naprawdę ta skala miliardów inwestycji jest niepotrzebna, bo to zracjonalizuje. Ostatnio wyszedł pan Maciej Lasek i powiedział, że w zasadzie to efekt CPK możemy osiągnąć inwestując w lotniska regionalne, inwestując w lotnisko Chopina, linie kolejowe to można zrobić taniej. No i gdzieś cały czas jest ta narracja, że to wszystko można zrobić taniej, że to wszystko można zrobić bez tych wielkich inwestycji. Co by pan odpowiedział na takie pomysły? Po pierwsze, nie da się zbudować hubu w sposób rozproszony, rozpraszając ruch na różne lotniska. To znaczy, można zbudować hub, ale oczywiście we Frankfurcie, budując infrastrukturę dowozową do tego hubu. Tak? Znaczy, budowa rozproszonych lotnisk rozprasza potencjał hubowy, uniemożliwia zbudowanie portu lotniczego, który będzie obsługiwał cargo i jest wypychaniem dochodów podatkowych i innych poza polski obszar fiskalny. Więc dokładnie tak nie jest. No, pan Maciej Lasek jest politykiem, ale wypowiada się, mam wrażenie, z pozycji eksperta, a absolutnie nie jest ekspertem od transportu lotniczego, jest ekspertem od konstrukcji lotniczych. No ale to jest trochę tak, jakby, nie wiem, hydraulik albo nie, nawet nie hydraulik, tylko specjalista od zaworów wypowiadał się na temat funkcjonalnego projektu łazienki czy budynku. No, tego są inni specjaliści. Nie da się zbudować hubu lotniczego, rozpraszając potencjał, bo cała idea ruchu przesiadkowego, hubowego polega na możliwości przesiadki na jednym obiekcie. No, trochę sobie nie wyobrażam, że część samolotów będzie latała do Nowego Jorku, no nie, na przykład z Okęcia, a do jakiegoś innego miejsca z Modlina, czy z, nie wiem, z Łodzi, czy z jakiegoś innego lotniska. I jakbyśmy chcieli zaoferować przesiadki, to trzeba byłoby jeszcze 2 godziny jechać pociągiem. To jest oczywiście nieprawda, nic takiego nie będzie miało miejsca. Tak, można taniej nie zbudować tego projektu. I to będzie taniej na poziomie inwestycji. Ale to znaczy, że każdego roku dziesiątki miliardów złotych będziemy wypychali poza polski obszar fiskalny. To można zrobić, ale to jest po prostu sprzeczne z polską racją stanu. Pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić? Znaczy, bo czytam nagłówek Patryk Wild w Krynicy, do 2023 roku będzie potrzeba nawet 140 pociągów. Miał już zaczynać 27 prace raczej. budowlane w tym roku. Pytanie brzmi, czy my w ogóle będziemy w stanie jako Polska ten projekt dowieźć? Znaczy, czy my jesteśmy w stanie? Oczywiście to jest takie pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie realizować duże, skomplikowane pod względem organizacyjnym projekty jako państwo. Dotyczy to tak w takim samym zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak i na przykład budowy elektrowni jądrowej czy energetyki jądrowej. Do tej pory z dużych projektów, czy raczej programów, to udawało nam się zbudować sieć autostrad, no bo ona już w ponad połowie planu jest zrealizowana, ale to jest dosyć proste, bo to jest taka infrastruktura, która nie wymaga organizacji, zarządzania tym wszystkim. Tak, to jest oczywiście wyzwanie cywilizacyjne, ale uważam, że 40-milionowe państwo z naszym poziomem PKB no, może już myśleć o realizacji tego typu projektów, bo ostatecznie ten projekt nie jest niczym szczególnym na tle Europy. No, budowa dużego portu przesiadkowego w 40-milionowym kraju, największym z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w którym mieszka 160 milionów ludzi, tak właśnie centralnie położonego, to jest pewnego rodzaju oczywistość. To jest oczywistość, która była oczywistością również w czasach minionego ustroju, bo przecież pomysł Centralnego Portu Lotniczego to jest pomysł z lat 70. Zresztą nawet dzisiaj lotnisko Okęcie nazywa się Centralny Port Lotniczy Okęcie. Tylko ono jest położone w miejscu, w którym nie da się zbudować dużego
hubu lotniczego, ponieważ jest 5 kilometrów od centrum miasta, 5,5 kilometra. Co zrobić z Okęciem i co zrobić z portami regionalnymi? Były jednak pewne ekspertyzy mówiące o tym, że nie da się utrzymać Okęcia i CPK i jakby, no rozumiem, że z przyczyn politycznych ktoś może tego nie powiedzieć, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby istniały dwa lotniska dla aglomeracji warszawskiej i też trudno sobie wyobrazić w kontekście otwarcia CPK funkcjonowanie na przykład dalej lotniska w Łodzi. Znaczy lotnisko w Łodzi to w ogóle dzisiaj funkcjonuje w sposób sztuczny, bo ono ma raptem 300 tysięcy pasażerów i po prostu jest dotowane i niepotrzebne, bo większość Łodzian lata z Warszawy, lata właśnie z Okęcia. Tak, oczywiście Okęcie, jak chodzi o ruch pasażerski, ruch cywilny, jest portem, który musi być zamknięty, żeby skutecznie zbudować potencjał ruchu przesiadkowego w centralnym porcie komunikacyjnym. Jest to jasno zapisane w koncepcji budowy CPK, którą przyjęła Rada Ministrów w listopadzie 2017 roku. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Warunkiem powodzenia projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przeniesienie cywilnych operacji lotniczych z lotniska Okęcie. Natomiast co zrobić z Okęciem? No, to jest niezwykle atrakcyjny, prawie 600-hektarowy obszar, położony 5,5 kilometra od ścisłego centrum, ponad 2-milionowe już w tej chwili, jak chodzi o realną liczbę mieszkańców metropolii, a tak naprawdę 3,5-milionowe, jeżeli mówimy o obszarze metropolitalnym. I z punktu widzenia urbanistycznego dla tego obszaru można znaleźć dużo lepsze funkcje, które pozwolą Warszawie no, w jeszcze większym stopniu pełnić rolę ośrodka metropolitalnego. Co więcej, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, który zakłada no, jako swoją absolutnie podstawową, jako podstawowy element oprócz budowy lotniska połączenie Warszawa-Łódź, to tak naprawdę integruje te dwie aglomeracje w no, taki jeden organizm, gdzie z centrum jednego miasta do drugiego będzie jechało się 40 parę minut, czyli tyle, ile się jedzie metrem, linią, pierwszą linią z Kabat na Młociny i stworzy no, taką wspólną metropolię o populacji około 5 milionów mieszkańców. No to jest projekt naprawdę dużego cywilizacyjnego awansu Polski i co najmniej tych dwóch miast do trochę wyższej ligi metropolii. Mówię oczywiście o lidze światowej. I ja myślę, że głównym grzechem tego projektu jest to, że on jest upolityczniony, że ten projekt jest niedobry dla pewnej części sceny politycznej, ponieważ realnie realizować go zaczął, nie wymyślił, ale realnie realizować go zaczął rząd, którego nie lubią, no i formacja polityczna, której po prostu nie lubią. No tylko, że tak nie da się podchodzić do rozwoju kraju, że są złe projekty, bo mają nieodpowiednie tam ojcostwo, tak? No to... W jaki sposób dzisiaj dokonać tego płynnego przejścia? Znaczy, co by się musiało wydarzyć, żeby ten projekt był kontynuowany i żeby był akceptowalny dla nowej ekipy rządzącej? No bo bez wątpliwości jest to, że jakby osoby związane z obecnie rządzącą partią no, no będą musiały gdzieś odejść w cień. Natomiast pytanie brzmi, czy nie wiem, no bo też zapowiada nowy rząd, że będzie jakiś audyt, że będą jakieś weryfikacje, ale jak pana zdaniem to powinno wyglądać? Znaczy, czy powinien być okrągły stół, do którego powinni zostać zaproszeni wszyscy ludzie, którzy do tej pory pracowali nad tym projektem? Jak to zrobić bez strat dla projektu? No ja zwrócę tutaj uwagę, że w zapowiedziach czy tej największej partii opozycyjnej, która uzyskała najlepszy wynik z partii opozycyjnych w wyborach, nie ma odstąpienia od tego projektu. Jest jego weryfikacja i to nie w 100 konkretach, tylko w tych 100 działaniach na 100 dni. Tam jest weryfikacja, no a w 100 konkretach ten temat Centralnego Portu Komunikacyjnego w ogóle się nie pojawia. Kolejna z partii, która ma stanowić element przyszłej koalicji rządzącej, czyli Partia Razem, wprost mówi, że Centralny Port Komunikacyjny trzeba kontynuować. To się, prawdę mówiąc, w ogóle nie dziwię, bo tak jak chwilę wcześniej powiedziałem, ten projekt prawdopodobnie z wszystkich realizowanych dużych programów w Europie najpełniej realizuje te wytyczne, nowe wytyczne dla organizacji transportu, organizacji sieci transportowej, które przedstawiła Komisja Europejska. I no, trudno mi sobie wyobrazić, że taka proeuropejska, takie proeuropejskie formacje będą
teraz dla zasady negowały projekt, który no, wpisuje się doskonale w wytyczne Komisji Europejskiej. Co więcej, duża część elementów tego projektu w zakresie linii kolejowych jest wpisana do projektu sieci TEN-T. Więc no, ja tak powiem szczerze, no to wymaga oczywiście pewnej zręczności politycznej, ponieważ dużo słów padło właśnie o megalomanii, które nie mają moim zdaniem pokrycia w rzeczywistości, bo chcę zwrócić uwagę, że obecnie projektowany centralny port komunikacyjny, lotnisko, jest projektowane na 40 milionów pasażerów. Lotnisko Okęcie w przyszłym roku na pewno przekroczy 20 milionów, więc to nie jest żadna jakaś duża skala. W projekcie CPK są oczywiście zostawione rezerwy terenowe pod przyszłą rozbudowę do nawet i 100 milionów, ale to są rezerwy. To nie jest faza, która ma być w tej chwili realizowana. Nie wiem, czy okrągły stół. No, no myślę, że jest coś takiego. Źle się stało w ogóle, że ten projekt nagle stał się tak bardzo upolityczniony, co myślę, że no, no nie służy, oczywiście nie służy żadnemu projektowi. Inne ważne dla Polski projekty, jak na przykład gazoport, tak upolitycznione nie były i były kontynuowane. Natomiast no, to wymaga dojrzałości. Ja na tą dojrzałość partii opozycyjnych jednak liczę, że opracowane do tej pory raporty, a część z tych raportów dotyczących Centralnego Portu Lotniczego była opracowywana jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i jednoznacznie wskazywały, że należy budować Centralny Port Lotniczy. To wtedy był Centralny Port Lotniczy, czyli Centralne Lotnisko. Natomiast rozbudowa sieci kolejowej to jest no, coś, co jest wprost spójne i zgodne z najważniejszymi wytycznymi unijnej polityki. I myślę, że do tego chyba rządzących nie trzeba przekonywać. To jest oczywiste, że osoby, które zarządzają takim projektem, no, muszą zostać wymienione. Taka jest logika polityki. Być może sam projekt będzie miał zmienioną nazwę, może będzie trochę zredukowany w zakresie niektórych jego elementów. Ale nie chce mi się wierzyć, że przy takich twardych wyliczeniach, przy tym, że ten projekt jest jednym z centralnych elementów przyjętej przez Polskę, konsultowanej też z Komisją Europejską, strategii sektorowej, czyli strategii rozwoju transportu, no, no, że ten projekt będzie z powodów, no, trzeba nazwać je politycznymi, tak, w tym złym znaczeniu tego słowa, zaniechany czy zarzucony. Trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla tego, bo dokumentacje, które do tej pory były opracowane, podkreślam, nie tylko za tego rządu, wskazują, że to jest jeden z najbardziej opłacalnych pod względem wartości dodanej do naszego PKB projektów infrastrukturalnych. Więc przepisu nie mam na to, żeby politycy byli dojrzali, tak? To jest... No właśnie, bo padały słowa o bandyckich wywłaszczeniach, więc zastanawiam się, na ile to będzie możliwe, żeby się z tych słów, znaczy z obrony tych grup, które gdzieś tam protestowały i to w kampanii wyborczej, no było dosyć mocno zauważalne, wycofać. Ale po drugie, właśnie o te wywłaszczenia jeszcze na koniec chciałem zapytać. Znaczy, czy te wywłaszczenia pod linie kolejowe CPK-u, czy też pod sam projekt lotniska, one są jakoś diametralnie inne od przednich projektów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, czy jakby to, że tak się zrobiło głośno o CPK-u, to był po prostu efekt tego, że się zbiegły prace z kampanią wyborczą? Ani jedna osoba nie została wywłaszczona z powodu realizacji programu CPK. Wszystkie nieruchomości, które do tej pory pozyskano w drodze dobrowolnych umów. W związku z czym, jeśli ktoś mówił o bandyckich wywłaszczeniach, to po prostu mówił nieprawdę i nie wiem, nieświadomie czy świadomie, ale po prostu mówił nieprawdę. W odróżnieniu od budowy sieci dróg ekspresowych i autostrad, gdzie wywłaszczono tysiące, albo raczej nawet dziesiątki tysięcy nieruchomości.
W przypadku CPK wszystkie dotychczas pozyskane nieruchomości były pozyskane w wyniku dobrowolnych nabyć umów z właścicielami. I Tyle, że to z tego co oczywiście wiemy, jest. to jest tylko część tego, co musi zostać pozyskane i tak naprawdę nie wiemy do końca, na jakim etapie są te pozyskiwania gruntów. O ile mi wiadomo, około 80% terenów albo właścicieli terenów na terenie samego lotniska wyraziło wolę odsprzedaży spółce tych terenów. Więc no, jeżeli porównujemy to z wywłaszczeniami pod drogi, no to jest rzeczywiście diametralna różnica, że pod drogi po prostu jest decyzja lokalizacyjna i ona jest podstawą, albo decyzja z RIT, i ona jest podstawą do wywłaszczenia, które następuje z mocy ustawy, i potem ewentualnie były właściciel nieruchomości może dochodzić w sądzie jakiejś większej rekompensaty, jeżeli uważa, że został pokrzywdzony. Ale padał jeszcze taki argument, że linie kolejowe ze względu na to, że projektowano je szybko, znaczy one są nadmiernie konfliktowe, znaczy, że można by było części potencjalnych wywłaszczeń uniknąć, gdyby tak się nie śpieszono. No ale to trzeba byłoby jakby mówić już o konkretnych przykładach, bo te linie kolejowe wcale nie były projektowane jakoś specjalnie szybko. Było przedstawione ilość wariantów. Ja mam doświadczenie jako radny sejmiku, jak to wyglądało na terenie mojego województwa, i tam mieszkańcy. Za każdym razem wybierano wariant, który był preferowany przez największą liczbę mieszkańców, i raczej opinie, które do mnie docierały, były pozytywne. Owszem, no w każdym przypadku jest tak, że znajdą się ci, którzy są niezadowoleni. To do tego nie ma wątpliwości. Natomiast wydaje się, że te linie kolejowe no, były zaprojektowane w sposób uwzględniając przede wszystkim czynnik społeczny i minimalizowanie konfliktów wynikające z, no właśnie z tego czynnika. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o linie kolejowe dużych prędkości, to ich projektowanie wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami tych linii. To nie jest droga, która może mieć tak dużo mniejszy promień skrętu. Linie kolejowe mają promienie łuków na poziomie kilometra albo więcej. W związku z czym tutaj też pole manewru jest w jakimś sensie trochę jednak ograniczone. I to tyle. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że ktoś wytyczy linie kolejowe, które są Polsce potrzebne, które gdzieś tam się w krajowych planach pojawiały, tyle że nie były realizowane, w sposób, który będzie bezkonfliktowy. No, tak jak nie udało się zrobić tego w drogach, tak nie udało się i nie uda się zrobić tego typu inwestycji bez wywłaszczeń w przypadku innych inwestycji liniowych, czyli linii kolejowych. To po prostu jest nieusuwalny konflikt, ale proszę zwrócić uwagę, że w skali kraju, gdzie mówimy o kilku tysiącach nowych linii, czyli o kilkunastu tysiącach kilometrów, jeżeli mówimy o wszystkich wariantach tych linii, a raptem liczba osób, które protestowały przeciwko temu, no to na takim najbardziej znanym profilu czy grupie, nie dla projektów CPK w całej Polsce, jeśli dobrze pamiętam, liczba uczestników tej grupy nie przekraczała 5 tysięcy. Więc to nie jest skala, która jest jakoś bardzo, bardzo duża. Ale jednak odpowiedzialność polityczna za wywłaszczenia może potencjalnie spoczywać na nowym rządzie. To jest pewnie ryzykowne, że ci, którzy mieli broń przed wywłaszczeniami, mieliby je wykonywać. Tylko zwrócę panu na uwagę, że jeżeli rzeczywiście 80% właścicieli terenu lotniska, gdzie mówimy o przesiedleniu no, całych miejscowości. Jeżeli 80% tych nieruchomości, właścicieli tych nieruchomości wyraziło wolę dogadania się, to raczej właśnie stało się dlatego, że warunki, które im oferowano, były dobre, a nie niedobre. Bo one rzeczywiście były dosyć istotnie lepsze niż te, które oferowano w przypadku tej procedury klasycznej wywłaszczeniowej. I to samo, jestem o tym absolutnie przekonany, będzie w przypadku wywłaszczeń pod linie kolejowe, bo to są dokładnie te same przepisy.
I na samym początku, jak w zespole projektowym przygotowywaliśmy CPK i również przygotowaliśmy regulacje dotyczące wywłaszczeń, to było takie założenie, że ten projekt nie powinien być w żaden sposób zbudowany na czyjejś krzywdzie. I te efekty negocjacji, dobrowolnych negocjacji, o których mówię, jeżeli chodzi o pozyskiwanie gruntów pod samolotnisko, pokazują, że chyba to się po prostu udało. W związku z czym to nie będzie wielki problem polityczny, to zresztą nigdy nie był wielki problem polityczny. Też mam wrażenie, że czasami, przynajmniej w niektórych przypadkach, protesty były pewnym elementem strategii negocjacyjnej, żeby uzyskać, co ja oczywiście rozumiem, żeby uzyskać no, lepszą cenę za te, no nie chcę powiedzieć wywłaszczane, tylko raczej w tym przypadku sprzedawane nieruchomości. No to jest chyba to miejsce, gdzie musimy postawić kropkę. Rozmawiam z przedstawicielami różnych środowisk na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, także mam i zwolenników, i sceptyków, ale jednak chyba jeszcze nikt nie powiedział całkowicie, że trzeba przynajmniej z grona osób zajmujących się transportem, że trzeba ten projekt całkowicie zamknąć, więc zobaczymy, co przyniosą następne miesiące, co przyniesie nowe rozdanie w rządzie. To bardzo mnie cieszy to, co od pana słyszę, bo ja też pokładam jednak nadzieję w odpowiedzialności polityków różnych formacji rządzących za przyszłość Polski. I też chcę powiedzieć jedną rzecz, że wycofanie się z tego projektu w tej chwili oznaczałoby zmianę całkowitą strategii rozwoju transportu, sieci korytarzy transportowych i wielu rzeczy, które praktycznie wiążą się również z pieniędzmi unijnymi, które na te elementy infrastruktury, które uzgodniliśmy z Komisją Europejską, będą przeznaczone.